przeczułości się, tego pragnę. Nie dotykaj mocno nagle, kiedy pragnę. Czułość proszę twojej woni, obcy zapach mnie nie znoszę. Czułość zawsze w ustach ciele, ty możesz śmielej. Czułość proszę twojej woni, obcy zapach mnie nie znoszę. Czułość zawsze w ustach ciele, ty możesz. Możesz śmielej. Czułość proszę. Błyszczy mi w oczach, którą pod światem. Nie ufam słowom, bo lubią kłamać, kłamać. Brak wiadomości. To też wiadomość. Anna Wyszkoń swój występ rozpoczęła na widowni. W trakcie koncertu zmieniała się nie tylko scenografia, ale i sama artystka, prezentując się w trzech kreacjach. Nie zabrakło starszych i nowszych kawałków, jak na podsumowanie ćwierćwiecza kariery przystało. Artystka śpiewała, tańczyła, ale też i dzieliła się z publicznością swoimi spostrzeżeniami na temat życia, wspomnieniami i anegdotami. Wiem, że jesteś sam. Pewnie teraz nie najlepszy na to czas, ale dzisiaj potrzebuję twoich rad. Dzisiaj proszę cię, ten jeden raz zatrzymaj się. Był to jeden z pierwszych koncertów, który miał miejsce w Cieszyńskim Teatrze po przerwie związanej z pandemią, na co piosenkarka wielokrotnie zwracała uwagę. Jak się występowało przed tą cieszyńską publicznością, no i po takiej przerwie też? Byłam podekscytowana, nie ukrywam, że byłam też stremowana, bo przerwa była długa. Powolutku tak wracamy, próbujemy się rozpędzić znowu i wrócić do tego tempa, w którym żyliśmy przed pandemią, ale no przede wszystkim czuję się tak trochę znowu jak debiutantka. To jest nawet ciekawe doświadczenie po 25 latach na scenie. Ale nie było tego widać, naprawdę tego nie było widać, była ta energia, myślę, że publiczność świetnie się bawiła, my świetnie się bawiliśmy. No właśnie, bo te wszystkie lockdowny, pandemia, to trudny czas dla was artystów. Co w tym czasie się działo? Czy to był taki czas twórczy, że coś nowego może powstało? Czy bardziej spędzała pani ten czas właśnie z rodziną, nadrabianie zaległości? Ja myślę, że tak jak u każdego, trochę z każdego pola emocjonalnego było, bo były takie momenty euforii, kiedy starałam się jakoś podnieść z tej pandemii, tworzyłam nowe piosenki, zabierałam się właśnie za nowe jakieś obowiązki, skończyłam kurs projektowania wnętrz nawet, a potem przychodził taki moment, kiedy po prostu czułam się smutna, tak po prostu smutna, bo brakowało mi po prostu publiczności, brakowało mi ludzi. Ja jestem do tego przyzwyczajona, od 25 lat jestem na scenie i nagle ktoś mi to po prostu zabrał mi adrenalinę. To był bardzo ciężki czas, ale ja staram się też zawsze czerpać te pozytywne strony z każdej sytuacji, więc naprawdę, no, tak jak powiedziałaś, nadrabiałam trochę zaległości rodzinne, troszkę uczyłam się nowych rzeczy, próbowałam siebie w nowych rzeczach, skupiłam się też na sobie, ale przede wszystkim zaczęłam w pewnym momencie tworzyć nowe piosenki i to było najwspanialsze. No właśnie, kiedy te nowe piosenki, nad czym aktualnie pracujesz, może tak? Nowe piosenki ukażą się niedługo, bo w tej chwili zupełnie zmienił się rynek fonograficzny i to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kiedyś ludzie, publiczność, fani czekali na całą płytę, dzisiaj troszkę wygląda to tak, że czekają na pojedyncze piosenki, więc będę te piosenki jakoś tak sukcesywnie wypuszczać, ale jak to ja lubię mieć wszystko tak dopieszczone, na ostatni guzik dopięte, więc dopiero jak tak się stanie, to ukaże się pierwsze. Te koncerty już się teraz powoli rozpędzają. Cieszysz się? Bardzo powoli się rozpędzają, więc ja też bardzo ostrożnie podchodzę do tej sytuacji z tą moją radością i jednak jest dużo tej niepewności. I dopóki nie stanę na tej scenie i po prostu nie zacznę śpiewać,
to ja nie mogę mieć tej pewności, że ten koncert się odbędzie. To jest naprawdę bardzo trudny czas i mimo, że już dużo się mówi o tym, że nasza branża też została już odblokowana i że możemy grać, to cały ten system organizowania koncertów nie jest taki prosty. Organizatorzy jeszcze trochę się boją podejmować ryzyko organizowania koncertu. Publiczność boi się kupować bilety, więc to naprawdę, no powiedziałabym, że tak powolutku raczkuje wręcz, ale jestem dobrej myśli. Myślę, że nawet jeśli będzie to trudniejszy czas, to też przetrwam. My bardzo dziękujemy za ten koncert i ponownie zapraszamy do Cieszyna, jak będzie taka okazja. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję. To był naprawdę fantastyczny wieczór i właściwie całe popołudnie. Bardzo intensywne, emocjonalne. Jestem zadowolona, trochę też zmęczona, bo adrenalina opada i dochodzi już zmęczenie, ale chętnie wrócę, naprawdę. No właśnie, bo to były dwa koncerty pod rząd, czyli to faktycznie taki maraton dzisiaj. Tak, tym bardziej, że nasze koncerty no, nie są krótkie. Raczej należą do tych dłuższych, gramy ponad 2 godziny i nawet jeśli taka jest sytuacja, że gramy 2 dziennie, nie skracamy koncertów. Uważam, że jeśli ktoś kupuje bilet na mój koncert, zasługuje na to, żeby dostać pełen pakiet. Więc dzisiaj 2 razy 2 godziny na scenie. Też były osoby, które były po raz drugi na twoim koncercie dzisiaj. Tak, były na sali takie osoby, które nawet nie dzisiaj, że po raz drugi oczywiście, ale to są dziewczyny, które towarzyszą mi od lat, znają moje koncerty już na pamięć, teraz tam patrzą na mnie. To jest bardzo ważna część mojego oficjalnego fanklubu. No to są takie osoby, których już nie traktuję nawet w kategorii fanów. To są przyjaciele po prostu. Przyjaciele, a my jeszcze prosimy o pozdrowienia dla naszych widzów portal OX.pl. Z wielką radością pozdrawiam wszystkich widzów portalu OX.pl. Dużo ciepła wam wysyłam, dużo zdrówka życzę i wszystkiego co najpiękniejsze i do zobaczenia na trasie koncertowej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.